Napiszcie w komentarzu, co mam wybrać. Bo już w głowie mi się kręci. Może bukiet? Uwaga, uwaga, niebezpieczna przesyłka! Zaraz będziecie w szoku. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aisza, dzisiaj wybierzemy prezent dla jednej znanej małej youtuberki. Aisza nawet o niczym nie wie. To znaczy, może już nie aż takiej małej, ale wybierzemy prezent. I zaraz, za chwilę, spróbuj zgadnąć, dla kogo będzie ten prezent urodzinowy. I wy widzowie też spróbujcie zgadnąć, kto to jest. Jak już będziecie wiedzieć, kto to jest, to piszcie w komentarzu. Aisza mówi pisać w komentarzu, a jeszcze sama nawet nie wie, kto to jest. Dobra, ja podaję fakty. Pierwszy fakt. 19 sierpnia skończy 9 lat. Już wiesz, kto to jest? Nie. Dobra, to drugi fakt. Lubi miętowy kolor. To jak ja! Dobra, drugi fakt. Trzeci fakt. Często nagrywa z rodzicami, którzy też mają kanał, a ich imiona zaczynają się na literkę M. Nie wiesz? A wy już wiecie, kto to jest? Dobra, jeszcze zostało nam trochę. Czwarty fakt. Poznałyście się z nią na premierze Praziomka w Warszawie. Dobra, jeszcze podaję coś? Tak. Kiedyś nagrywała z lalką Baby Born Emilką. Już chyba wiem. Dobra, i podaję ostatni fakt. Ma ciemne włosy i mieszka na Śląsku. Już wiem! A wy już wiecie? Liczę do 10, żebyście zdążyli napisać w komentarzach, kto to jest. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Już wiecie, kto to jest? Zdążyliście napisać? Dobra, to co? Wiecie, kto to jest? Aisza, mów. Michasia z kanału Misielia! Tak powiedziała mama? Tak, super, zgadłaś. I teraz idziemy kupić dla niej prezent urodzinowy. I to będzie dla niej niespodzianka, bo ona nie wie, że ty dla niej wyślesz prezent. Super! Może się też pisać u Misi na społeczności, że dostanie ode mnie prezent niespodziankę. Bo może dostanie paczkę i nic dla was nie pokaże. A przecież chcecie zobaczyć, co dla niej kupię, tak? Chodźcie ze mną wybrać prezent. To co jeszcze dla niej kupimy? Nie wiem. Nie wiem, po prezent! Mamo, tylko nie patrz na ubrania. Co, ja nic? Idziemy do zabawek. A co ja? Ja nic? Mnie ubrania nie interesują, co? Mama! Mama! Ty co robisz? Na koniec. Ale zobacz, jakie ładne szorty. Mama, mama! Co? Idziemy do zabawek. Czekaj, zobacz, jakie ładne szorty, to do Mai możemy takie spodenki. Mama! Uj, spódniczki. Mama. Jak zawsze. Mamo, tylko nie uciekaj. Dobra, dobra, już, naprawdę, już. Słuchajcie, ja będę wybierać prezenty, a wy piszcie w komentarzach, co kupić dla Misi. No ładne, to wszystko zobaczę. A co to jest? Lekiery. A co to jest? Squishy to jest. To jest squishy unicorn. Tak. Zobacz tu, ale super, tu są fajne takie naprawdę rzeczy, mi się bardzo podobają. Zobaczcie, tu jest taka syrenka, kluczyk. Ja bym się bawiła. Aisza, kupisz dla mnie? Ja kupuję dla Misi, nie dla ciebie. Zobaczcie, ja myślę, żeby kupić jakiś bidon, syrenka. Właśnie, pasuje do tamtej mojej syrenki. Zobacz, jak pasuje, super komplet. Trzymaj, potrzymaj to i to. To jest syrenka? No zobacz, jak idealnie pasuje. Kupisz dla mnie? Mama! Tu jednorożec. Tu znów syrenki, moje ulubione. Mama! Tu jednorożec. Myślisz, że to jest fajne? Tak. Zobaczcie, jaka fajna gumka. Gumka do ścierania, unicorn, zobaczcie, jaki ogromny. Aisza, co myślisz o takich maluszkach? One jest za duże. Co? Za duże dla maluszków. A ty też? Ja też. Zobaczcie, my nawet jesteśmy podobni, no nie? Czekaj, tu buty fajne są. Będziesz później w szkole bez butów, Aisza. Mamo, no już chodź. Dobra, dobra.
No Isza, to ty, wiem. Może jej tost podoba się. Napiszcie w komentarzu, co mam wybrać. Bo już w głowie mi się kręci. Zobaczcie, już Aisza się zdecydowała. Bierzemy taki notesik. Squishy, ale super. Dobra, ten czy ten? Napiszcie w komentarzach, który musimy wziąć. Ten czy ten? Już jeden prezent mamy. Wybieramy dalej! Dobra, zobaczcie. Unicorn, lody i taki kłotek syrenka. Napiszcie w komentarzach, pierwszy, drugi czy trzeci, który bidonik mamy wybrać. A my szukamy, czy tutaj jest Empik. Chodź szybciej! Biegiem! Może bukiet? Nie! Nie! Jaki bukiet mam wybrać dla misi? Ten żelkowy, czy ten cukierkowy? Napiszcie w komentarzach. Mi się ten podoba i ten podoba. Maja już sobie wybrała, zobaczcie. Zobaczcie, Aisza przyszła wybrać jeszcze maskotkę albo jeszcze jakąś małą zabawkę dla Michasi. Zobaczcie, co jeszcze dla siebie znalazła. Lost Kitties i co? I jeszcze chce Hachi Miles. Chodź, wybierzemy dla Michasi jakiegoś maluszka. Zobaczcie, jakie fajne. Wybieramy dla Michasi, tak? Aisza, dla Michasi, dla Michasi. Zobaczcie, to jest zebra. Co tutaj jest? To jest... nie wiem. Tu jest myszka. O, pszczółka! Zobaczcie, z tych trzech zabawek musimy wybrać jedną dla Michasi. Napiszcie w komentarzach, którą mamy wybrać. Bo ja nie wiem. Zobaczcie, już miałyśmy iść do kasy, jak już wybrałyśmy maskotkę i zobaczcie, czym się wszystko skończyło. Już jesteśmy przy kasie! Hurra! W domu mam pudełko i jeszcze trochę rzeczy dla Michasi dokupiłam. Zobaczcie szybciutko. Tylko nie piszcie dla niej, co jest w pudełku. Napiszcie dla Michasi, że będzie czekała na nią paczka. Paczka, niespodzianka. Tu napisałam dla niej życzenia, ale wam nie pokażę. Dobra, pakujemy. Sypiemy cukierkami. I zamykamy pudełko. Jak myślicie, Michasi, spodobał się mój prezent? Napiszcie w komentarzach. Uwaga, uwaga, niebezpieczna przesyłka! Dobra, teraz będą czary mary. Wiecie jakie? Paczka sama się zapakuje. To znaczy, mamo, zapakuj moją paczkę. Dobra, zaraz pakujemy jeszcze. Okej, niebezpieczna przesyłka. Tu, trzymaj tam. No jeszcze mi pomożesz, a nie. Czary mary, hokus pokus. Paczka zapakowana. To znaczy mama zapakowała. Ja tylko trochę pomagałam. Raczej przeszkadzałaś. No co, idziemy do paczkomatu? Tak. Idziecie za mną? 5 minutes later. Zaraz będziecie w szoku. Zobaczcie. Wypadło nam i zapomnieliśmy położyć do paczki. Paczka cała zapakowana i tam taką taśmą tą mocną. Co teraz robimy, Isza? Chcesz to dla siebie? Mamo, to był prezent! Ten lew był dla Michasi! Co teraz mam robić? Napiszcie w komentarzach! Macie może pomysł? A ja chyba mam. Dajcie mi łapkę w górę. Zaraz zobaczycie, co ja wymyśliłam. Możemy go przykleić tak z góry. Myślisz, że to przejdzie? Możemy spróbować, bo mnie tak sterczał. Dobra, spróbujemy zaraz. Okej. Okay. Pomyślałyśmy, że lepiej, żeby on mi tutaj sterczał, tylko tutaj gdzieś z boczku. Tak będzie lepiej, może wtedy ta paczka okej, będzie wysłana. Lew już jest bezpieczny. Prawie go nie widać. Mam nadzieję, że przeżyje i paczka też przeżyje. Dobra, teraz już wychodzimy. Na pewno. Idziemy do punktu obsługi paczek. Paczka do Michasi wysłana, będzie u niej jutro.
więc piszcie u niej na społeczności, że przyjdzie do niej paczka. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia!